Cześć, siemano, tutaj Sławny, gram dalej w The Following. Jestem w bardzo fajnym miejscu, całkiem klimatycznym, nad rzeczką. Łowca skarbów, skaliste koryto. To jakby kontynuacja misji z ostatniego odcinka. Ona jest podzielona na cztery etapy. Mamy studnię życzeń, morza, widok z góry, skaliste koryto i 6 stóp pod ziemią. Dlaczego wybrałem tą lokację? Bo jeszcze tutaj mamy od razu do zaliczenia misję poboczną. Poszukaj Sabita. To jest misja, która nazywa się Rozstaje. Trzeba było pogadać z Jazeerem i według Jazeera Sabit był nie tylko dostawcą ziół, był dobrym, przyzwoitym gościem, który chciał zostać bezlicym. Muszę ustalić, co się z nim stało, a więc mamy w zasadzie dwa zadanka tutaj do zaliczenia. Skaliste koryto, łowca skarbów. Hej, nazajutrz bladym świtem szli na zachód ile sił, lecz skalistej rzeki brzegi przeraziły ich. Wzgórze rosło tuż za wodą, a w jaskini ciemnej tam w piersi trupa dziewki młodej dudnić zaczął serca takt. Musimy znaleźć jaskinię pod uschniętym drzewem. Tam widzę jest jakieś, nie, niekoniecznie uschnięte drzewo. No nic, będziemy musieli sobie to miejsce w jakiś sposób tutaj przeszukać. Na pewno musimy się wspiąć wyżej. Są tutaj jakieś półki skalne, nie półki. Mamy kotwiczkę, możemy, kurde, przynajmniej próbować z niej skorzystać, widzę. Nie będzie takie proste. No właśnie. Nie tak prosto, nie tak łatwo. Może tu? Lepiej? Gdzieś wyżej jeszcze by się przydało. No, jest! Jesteśmy na górze. Mamy ambonę. Może od razu właśnie spróbujemy na nią sobie wejść. Lakier. I otwieranie zamków trudne, no jak zwykle zamki w każdym odcinku. Jakieś skrzynie muszą być i jakieś otwieranie zamków. Dziękuję, ale się nie udało. Tutaj się też nie uda z tej strony. Pokombinujemy z tej. Ależ gówno, no. Dobra. Ach! Było blisko, może delikatnie tylko, jeszcze troszkę bardziej. Jeszcze ciut gdzieś musi być to na tej wysokości. Mordę kolec, no. Nie chcę złamać kolejnego wytrycha, udało się. Dobra, może tutaj z tej ambony będzie widać coś więcej. No tak, kurde, raczej niekoniecznie. Mamy chatę. To jest chyba chata Sabita. Tam widzę, jest uschnięte drzewo. Mamy to. To jest uschnięte drzewo na bank. O, shit. Skąd wyście się tu mędy wzięły? Jeszcze biegnie. Aż to gnojuwa, no. Jeszcze gdzieś. Ajajajajajajaj, chodź tu. Dobra, padła. Chyba wszystkie, ale tam widzę, jeszcze są zombiaki. Dobra, mamy uschnięte drzewo, ale mamy też chatkę. Chatkę być może właśnie tego całego Sabita. Ja sobie tutaj szybko zmienię. No właśnie, poszukaj Sabita i tu też mamy cały teren do przeszukania. Ale kto wie, czy to nie jest, kurde, jego chata. Gościu się zamachnął! O, w mordę! Ale mi dowaliłeś, ty! O, ty shit! Dobra, może już po nim, a może nie. Po nim, ale jest jeszcze jeden wieśniak. O Jezu, ten też jest jakiś mocarz. Co oni, kurde, tacy?
Teraz cię gościu załatwię ze strzelby. No właśnie. Się będę bawił z tobą. Gdzie on poleciał? Gdzieś kurde mógł zostawić części. Zostawił kasę. Gdzieś jeszcze tego tutaj siekłem. Ale najgorzej, że to kurde znikają te truposze. Żeby to szlak gdzieś tam spadł, zrzut. Dobra, pal licho. Zobaczmy, czy coś jest w tej chacie. Tu nie wejdę. Gdzieś musi być do niej wejście. Czy najprędzej byłoby się dostać oknem, albo po prostu rozwalić te drzwi. Co jest do jasnej cholery? Już nie ma żadnego wejścia, a tu jakby coś było, ale... Nie wiem, czy to się uda. Niekoniecznie. No, po tym dachu to on się tutaj nie będzie wspinał. Nie ma takiej możliwości. Z drugiej strony... Też nie bardzo. Jak tu wejść? Szyby poszły i to wszystko. Tu se mogę kopać. To by było najlepiej, no. O właśnie. Co to? Odszukaj zioła w chacie Sabita. Czy jednak coś się udało zrobić? Trzeba było wybić szybę. Zioła w chacie Sabita. Są zapasy domowe. To coś mamy. Trudny zamek, ale warto sięgnąć do niego. No proszę, czasem właśnie trudny jest jak łatwy. Od razu trafiony, zatopiony. Sakwa, jakaś broń, niekoniecznie dla mnie. Tam gdzieś zostawiłem łazik, to go widzę, tu jeszcze coś jest. Taśma klejąca, dobra, musimy zejść raczej... Kurde, tam jakaś spora jaskinia. Sobie kucnąłem. Ale to mi nic nie da, muszę zejść niżej. Bez jaj. Jazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przeżył. No to po sprawie. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem. No nie mam ochoty tutaj na razie zajmować się tym gniazdem, zwłaszcza, że mamy dzień. Wznieś się ponad słabość ciała, jakieś zadanie. Pod chatą Sabita jest gniazdo przemieńców. On sam prawie na pewno nie żyje, ale nie mogę mieć pewności, dopóki nie zobaczę jego zwłok. Muszę tylko pamiętać, żeby nie iść tam przed zapadnięciem nocy. Tak, to już pamiętamy. Dobra, słuchajcie, na razie... Nie będę tutaj chyba za bardzo szalał. No, zioła to tu kurde chyba ciężko znaleźć. Nie mam ochoty jeszcze tam wchodzić, miałem zrobić skarb. A widać, że będę musiał się zająć gniazdkiem. Mamy te zioła, kurde, mamy. Zanieś zioła Jazirowi, czyli jakoś tutaj nam wpadły. Ajajajajajajajajaj. Podoba mi się ta misja. Co by nie mówić. Dobra, póki jeszcze... Stajcie jaskinię pod uschniętym drzewem. Czyżby to było to? W mordę. Tak będę musiał poczekać. O, shit.
Tak, będę musiał poczekać do zapadnięcia zmroku. Tak, nie jest się tak łatwo, widzę, stąd wydostać. Łatwiej się weszło, gorzej wyjść. Kurde, gdzie ta była? Tutaj jest ta dziura. Dobra. To się udało. Wygląda na to, że to ta sama jaskinia. Jeszcze zobaczmy sobie. Własny znacznik. Działaj według wskazówki, ta jaskinia, ale być może jej ciąg właśnie jest tutaj, w tym miejscu. Zobaczymy, czy my możemy wejść gdzieś, kurde, z tej strony. Trochę tutaj niebezpiecznie. Po co mi latarka do jasnej ciasnej? Już niepotrzebna zupełnie. Kurde, być może tam jest wejście do tej jaskini. To tak jakoś dziwnie wygląda. Gówno. Wszystko niby, kurde, wskazuje, że gdzieś jesteśmy. No właśnie. Słyszę wyjca. Jestem przekonany. Chyba mamy wejście do tej jaskini. Wyjedz na bank. Jest. Może jak się będę skradał, to mnie... O, shit, jednak mnie zauważył. Ciszej, gnoju. Dobra, mamy go. Chociaż może ten skarb uda nam się znaleźć. No a potem trzeba by przeszukać to. O, jest. Mamy. Mamy zaliczoną tą misję o skarbach. Tak, zdecydowanie. Łowca skarbów, skaliste koryto, znajdź jaskinie i tak dalej. Działaliśmy według wskazówki, znaleźliśmy jakiś rewolwer. Gdzie my go mamy? Gdzieś musi być w znajdźkach, jakiś artefakt nam wpadł w ręce. Cenne przedmioty to nie, komponenty też nie. Amunicja inne, części do silników i tak dalej. No to tyle. Dobra, ale ewidentnie chodziło o ten rewolwer, bez dwóch zdań. To jest ta jaskinia. Z niej widać nie ma żadnego przejścia dalej. To gniazdo przemieńców, ono gdzieś tutaj właśnie jest. Ale na pewno nie z tej strony. Kurde, gdzieś padłem do jakiejś dziury. Jesus Christ. Tam jakby było wejście do tego gniazda, ale no widzieliście, że tutaj z tej strony nie wejdę. No właśnie. Tam się nie dostanę, nawet jak kucnę. Dobra, muszę stąd wyjść. Skarb znaleziony. Zioła znalezione. Możemy je oddać Jazirowi. Zostaje nam coś innego. Zostaje nam gniazdko. Ja go nie odpuszczę. Pod chatą zabite jest gniazdo przemieńców. On sam prawie na pewno nie żyje, ale nie mogę mieć pewności, dopóki nie zobaczę jego zwłok. Muszę tylko pamiętać, żeby nie iść tam przed zapadnięciem nocy. I to sobie wiecie, co zrobimy bankowo. Wyłączmy już latarkę. Dobra, teraz się muszę wspiąć. Dobra, gdzieś tam przeczekamy noc. Mogę spróbować nawet w chacie Sabita, tak by było najlepiej. Tam jest jeszcze Ambona. Na Ambonę nikt mi nie wejdzie. Żaden zombiak, nawet te szybkie, nie były w stanie. Oki, oki. Mamy kosę. No tego nawet nie otworzyłem tutaj, no proszę. To zabrałem i to zabrałem. Dobra, moi drodzy,
Zrobimy tak, że ja sobie przeczekam do nocy na Ambonie i po krótkim, szybkim cięciu spotykamy się ponownie. Dobra, wiecie co? Ryzyk fizyk. Nie chce mi się czekać do nocy. Teraz kurde, muszę znaleźć tylko tą chatę tego Sabita. Gdzie to kurde było? Jest, dobra. Wkraczamy do tego gniazda i tyle. Zaryzykujemy. Jak się nie uda, będziemy kombinować od nowa. Ha! Szyby się pojawiły, to jest ciekawe. Już je wybiłem wcześniej. Latareczka. Oh shit. Oh Jesus. Zjeżdżamy po linie. O ja pierniczę, ale miejsce. Kogoś słyszę, ale widzę na minimapce tylko jednego. Ale jaja. Jest. Sabit. Możesz w mordę. Okaż litość i zabij Sabita. Ja pierniczę. On się przemienił. Ale jaja. O Jezus, no muszę cię zabić, gościu. O shit. Lepiej nie mówić o tym Jafirowi. Ale jajca. Zanieś zioła Jazirowi. No dobra, mamy zaliczony quest z Sabitem. 2500 punktów doświadczenia. No dobra, czyli nie ma co się bać, można tutaj śmiało było zejść. Biedak się przemienił, a my musimy stąd się jakoś wydostać. Spróbujemy tędy, tak jak pokazuje ścieżka. Aha. Szybciej, kurde, człowieku. Ja pierniczę, no nie możesz szybciej płynąć. Opuszczamy ciemną strefę. Jezus Maria, powietrze mi się kończy. Szybciej, Crane. O. We właściwym miejscu. No, twórcy wiedzieli, co robią. Wypatrzono Ambonę myśliwską, dzięki. Tutaj mamy wyjście. Dobra. Mamy też zioła dla Jazira. Pytanie, czy tu wyjdziemy? Tak, wyjdziemy. No, trochę sobie skoczyłem. Trochę sobie poskakałem. Gdzieś tam zostawiłem nasz łazik. Dobra, nie jest daleko. Za to do Jazira mamy kawałek. Tutaj możemy popłynąć pod wodą, nikt nas nie zobaczy. A, jeszcze jedna rzecz. Ja zostawiłem łazik w takim miejscu, gdzie ktoś wzywał pomocy. Właśnie, i tak myślałem, że jak będę wracał, to spróbuję tym ludziom pomóc. To jest jakaś taka farma. No właśnie, te biedaki chyba tutaj się ukrywają. Oni wołali o pomoc. Oho. Nieaktywna, bezpieczna strefa. Spróbują zabezpieczyć. No najpierw to będę musiał tutaj tych pokonać chyba. Dwóch nie żyje za jednym razem. Tamten zamrożony. A kurde, mogłem go pewnie kopnąć. Dobra, wszyscy załatwieni. Kolejne ciało zombiaka. Pełno ciał zombiaków. Coś jeszcze, gdzieś coś. Te drzwi zamknięte.
Dobra, brama zamknięta. No i pięknie, odblokowano bezpieczną strefę. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, ktoś tam jest w środku, oni wołali o pomoc. Bezpieczna strefa jest odblokowana, tutaj będzie można się nawet przespać. Dobra, latareczka mi niepotrzebna, otwórzmy drzwi, pogadajmy z nimi. Udało się panu, naprawdę, nie ma pan pojęcia, jak jestem panu wdzięczny, jak jesteśmy wdzięczni. Ja nie mam właściwie nic, co mógłbym panu dać, ale przynajmniej niech się pan czuje jak u siebie. Ten dom należy teraz też do pana. Wspaniale będzie odpocząć w bezpiecznym miejscu. Dzięki. Elegancko. Mamy bezpieczną strefę, tutaj będzie można się przespać. Co tu jeszcze jest ciekawego? Że to radio i tak nie działa. Wyłączmy je. Widzę, że łóżko chyba tutaj jest na górze. Szkoda, że nie ma szybkiej podróży. Podróży zerżyła mi się po prostu wszystko rypie. Dobra, przywołajmy tutaj pojazd, on się pojawi gdzieś blisko. Poszło. Tu jakieś drzwi. Jest coś. Ach, gdzieś. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, wyłazimy, jedziemy do Jazira. Mamy zanieść mu zioła. Żeby zanieść mu zioła, to najpierw musimy opuścić bezpieczną strefę, wsiąść do łazika. A, i widzicie, kawał drogi przed nami. Jak my tu pojedziemy? Drogą. Trochę trzeba będzie skrócić tą drogę, dobra. Chodzi o to, żeby ominąć jakoś te góry. Ten łazik już też ma części niektóre. Trzeba będzie to ponaprawiać. Wyzwanie prędkościowe to podziękuję. Potrącony byłeś, gościu. O Jezu, ten wybuchnie. Tak. Zaraz się rzucą szaleńcy. Wszystkie szybciory z okolicy. Nic, musimy pojechać naokoło. Może kogoś rozjechałem. No teraz jakiś tutaj skręt. Przydałoby się jakieś skróty, być może tu się uda. Właśnie o tym chyba myślałem wcześniej. Dobra, jedźmy tędy. Gdzieś te góry ominęliśmy. Tak powinno pójść może troszkę szybciej. Ale się dzieje. Łazik nieźle obrywa. O się. Ten zaraz wybuchnie. Po nas. Skorzystałem trochę z nitro. Lekki przyspieszacz. Na pewno kierujemy się w dobrą stronę, bez dwóch zdań. Wyzwanie taranowanie, to nie chcę. Tutaj przejedziemy sobie tą dróżką. Okej. Zaraz zerknę sobie na mapę, chociaż chyba już tutaj poznaję te tereny. Tak. Tutaj jest handlarz. Na razie nie chcę nic od niego. Chyba jak pojedziemy tędy. Tam chyba miałem drogę, kurde. Nie, dobrze jechałem. Okej, tędy też dojadę. To jest właśnie wyzwanie, taranowanie. Trzeba takie wszystkie elementy otoczenia, które dadzą się rozwalić, to trzeba je stuknąć. Dojeżdżamy powolutku do farmy Jazira. Tak, ten wjazd, o Jezu, następny wybuchnął. Szybko wyskakuj, Crane! Jesteś! Ale zadań nam się udało zaliczyć za jednym razem. I skarby, i chata Sabita. No i odnalezienie samego Sabita. Jazir chyba się o tym nie dowie, co? Dajmy mu te zioła. Tego potrzebowaliście, prawda? Tak. To się nam bardzo przyda. Przykro mi z powodu Sabita. Dziękuję.
Nie przejmuj się. Przynajmniej wiemy, co się z nim stało. A taka śmierć to nie wstyd. Jest. Owco skarbów morza widok z góry, ale tego na razie nie będziemy robić. Zaginiona osoba. Dobra, zbierzmy sobie to. 5000 punktów doświadczenia. Moi drodzy, na kolejny odcinek... Przepraszam, w związku z tym, że mamy już rangę wierną, zbliżamy się w sumie do kolejnej plewca wiary. Zrobimy sobie... O! Pomagaj dalej dzieciom słońca, to wiemy. Zrobimy sobie misję anomalię. Zbadać dziwne zjawisko. A łowcy skarbów to sobie jeszcze będziemy robić. Ale kiedy indziej. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!